Panie trenerze, za nami konferencja dla trenerów futsalu na Podkarpaciu. Proszę wkrótce powiedzieć, czego dotyczyła, jaka była tematyka dzisiejszych wykładów? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i myślę, że warto zaznaczyć, bo jestem bardzo zbudowany tym, że tak wielu uczestników było dzisiaj obecnych, trenerów i trenerki również na naszej konferencji poświęconej futsalowi, także tematyka była związana ściśle z dyscypliną, jaką jest futsal, z działaniami techniczno-taktycznymi i indywidualnymi, zarówno w atakowaniu, jak i bronieniu, jak również druga część poruszała tematy konceptów taktycznych, działań dwójkowych zawodników, rodzaje współpracy na boisku, także myślę, że tematyka, która w jakimś stopniu również mogła zainteresować trenerów, którzy na co dzień pracują typowo w piłce nożnej, nie w futsalu. Także myślę, że bardzo fajna atmosfera, trochę dyskusji też, wymiany poglądów, natomiast no im więcej takich spotkań będzie, tym myślę, wszyscy się będziemy rozwijać, uczyć od siebie, a dla mnie o tyle jest to ważne, że futsal mógł zagościć po raz kolejny na tego typu wydarzeniu i bardzo się cieszę, że akurat na Podkarpaciu, bo gdzieś tam mam sentyment do tego miejsca i jako dawno to wprawdzie było temu, ale jako selekcjoner reprezentacji Polski właśnie debiutowałem tutaj w Rzeszowie, także w meczu reprezentacji. Także co, no miłe spotkanie z ludźmi, pasjonatami futsalu, pasjonatami piłki nożnej. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Przełom listopada, grudnia to taki też okres jest, gdzie ci piłkarze zmieniają, można powiedzieć, zieloną trawę na futsal. Wielu takich jest. Jakieś takie szczególne rzeczy były omawiane. Co zrobić, żeby po prostu ten przeskok był bardzo płynny? Tak, myślę, że akurat sporo było też... Chciałem przynajmniej przedstawić w takiej formie praktycznej, czyli poprzez pokazanie środków treningowych, możliwości czy też sposobu wdrożenia pewnych ćwiczeń, gier w proces treningowy i mam nadzieję, że również trenerzy piłki nożnej skorzystają akurat z tego i będą, czy ich to zainspiruje w jakimś sensie, w jakimś stopniu i będą mogli aplikować tego typu właśnie gry czy też środki treningowe swoim zawodnikom, którzy właśnie w tym okresie będą przechodzić na treningi z zielonej trawy, z zielonej murawy na parkiety. Dużo było pytań od uczniów, można powiedzieć, o co pytali? Ja myślę, że dużo było pytań, dużo było też takich wymiany zdań, integracji jakby takiej, czy też interakcji może bardziej. Także myślę, że ja to odbieram pozytywnie, mam nadzieję, że uczestnicy konferencji również byli zadowoleni. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż w jakimś stopniu zainspirować trenerów i zachęcić do uprawiania futsalu. Także mam taką nadzieję. Jak z frekwencją dzisiaj poszło i czy ciekawie było przede wszystkim? Tak. No ponad 100 trenerów przyjętych było na tą kursokonferencję, którą prowadził Klaudiusz Hirsch. Fajnie, że trener z Ekstraklasy z takim bogatym doświadczeniem prowadził kadrę i Polski, i kadrę Słowacji, także no sporo ma doświadczenia, więc fajnie było takiego trenera tutaj na Podkarpaciu posłuchać. I fajnie to też poprowadził w kontekście tego, że mieliśmy część trenerów, wiadomo, z boiska trawiastego, więc ten futsal pokazał, że można wykorzystać właśnie też na dużym boisku i że te dwie jakby dyscypliny są ze sobą takie współgrające i można dużo dla siebie tego dobrego wyciągnąć. No ja jestem zadowolony właśnie, że była taka duża frekwencja. Wiadomo, też konferencja punktowana, więc to też pewnie na tym zaważyło, ale myślę, że sporo osób, z którymi tutaj rozmawiałem, mówiły właśnie,
przyjechały po to, żeby się czegoś dowiedzieć, bo ten futsal jednak u nas brakuje jeszcze tych właśnie tych szkoleń, może więcej takich kursów, konferencji w przyszłości zrobimy. Klubów przybywa, zawodników przybywa, więc pewnie i szkoleń też trzeba będzie zrobić więcej. Czyli trenerzy z całego Podkarpacia, czyli jest nadzieja, że więcej tych kropek na mapie zobaczymy futsalowej. No, trenerzy nie tylko z Podkarpacia, trenerzy ogólnie też tutaj widziałem kilku z Polski, więc fajnie, że przyjechali i z Warszawy widziałem i ze Śląska też byli. Więc widać, że takie coś, takie kursokonferencje są potrzebne. No nie w każdym związku jeszcze ten futsal jest na tyle popularny, żeby pewnie więcej tych działań robić. Natomiast my tutaj jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej no, dbamy o ten futsal, tak można powiedzieć. Sporo jest rozgrywek, sporo drużyn bierze udział nawet na przykładzie Pucharu Polski czy Mistrzostw Podkarpacia Old Boyów. Też mamy bardzo dużo zgłoszeń, więc fajnie, że chcą grać w ten futsal. I myślę, że nawet jak ktoś gra właśnie na zielonym boisku, to w zimie ten futsal jest jak najbardziej taki przyjazny do tego, żeby spędzić fajny czas. Super, dziękuję bardzo. No, dzięki.